No więc znajdujemy się w jaskini zła HTG. Dzień dobry. Dzień dobry. Co na dzisiaj będziemy robić? Opowiadaj. Dzisiaj będziemy robić mój silnik. Twój? Twój silnik, znaczy mój. A tydzień temu go wyjęliśmy. Z czego? Z tego oto autka. Czyżbyś w końcu prywatne auto zaczął robić? Tak. Nie do wiary. Ile to czasu minęło? 2 do 3 lat? Coś takiego? A stoi 2-3 lata, w końcu jest chwila, żeby to zrobić, to to robimy, kujemy żelazo gorące. No, nie do końca, bo słyszałem, że to nie będzie zakute. Składamy żelazo gorące. Okej. Okay. Okej, okay, a tak, motor nie jest zakuty, bo auto jest streetowe całkiem, więc nie było sensu tego kuć. Po prostu fajne, szybkie upierdeli. Mhm. Co to znaczy, że to jest streetowe? Czym to się będzie różnić od wersji, nie wiem, nie streetowej, czyli wyścigowej? To, że mamy pełne wnętrze i to pełne wnętrze zostaje, dodatkowo to jest wyciszone, audio zrobione. No więc wracamy na wizję. Co to znaczy, że silnik będzie streetowy? Znaczy silnik, ogólnie całe auto będzie streetowe. Znaczy, że mamy całe wnętrze, jest dodatkowo wytłumione, zrobione audio, będzie działała klima, kontrola trakcji. Będzie ABS, można tym autem jeździć na co dzień. Tak. Czy nawet będą tablice rejestracyjne? No. Kurde. Ale przegląd się powinno załatwić legalnie. Załatwić, wykonać. A wykonać, tak, przejść, badania techniczne, ważne. No, w każdym bądź razie, piec był rozłożony, to w ogóle był piec wolnosący, 2JZGE z VVTI-em. Co to jest VVI-em? VVTI to jest Variable Valve Timing Intake, czyli zmienna faza na dolocie. Aha. Zmienna faza, tak jak VTC. Aha. Witek poniekąd, nie? Tak jest. Dobra, w każdym razie motor był kupiony wolnos, aktualnie seryjny, rozebrany. Zrobione w bloku nawierty z natryskami nadęka tłoków. Dowiercone galerie, których brakowało. Tłoki, korby wleciały, nówki, oryginały z GTE. Nie żadna kucizna. Dlaczego? A po pierwsze nie potrzebujemy tyle mocy. B kucizna jest zawsze luźniej pasowana, więc i troszeczkę motor potrafi czasami sobie przydzwonić i brać oleju, no przez to, że jest luźniej spasowany. Tu mamy fajnie ciasno spasowany motor, a więc taki typowo cywilny setup. A JZ GTE jest mocny jak cholera, więc i tak możemy napchać tutaj mocy od no właśnie. Dużo więcej niż to, co potrzebujemy. Jaki jest potencjał takiego niezakutego silnika? 1000 kunia bez zakucia? Słyszę się o takich historiach. Ja to słyszę nawet kuty bam, więc wiesz, tak. Ile to jest, ile jest prawdy. W każdym bądź razie, no 1000 nie chcę się wypowiadać, bo nie robiłem sam takiego setupu mocnego. Natomiast jest dużo wykresów, dużo tematów, gdzie za granicą, szczególnie w USA, takie motory jeżdżą z taką mocą. Mamy motor, setup w koło motoru przygotowany tak pod około 800 kunia. I to i tak będzie dużo więcej niż to, co będziemy wykorzystywać. Zapewne mapa się skończy na 600 koniach, jest na drogi nasze w zupełności wystarczające, ale zapas jest. Okay. Turbo, wtryski, nowe pierśnienie, nowe tłoki, nowe korby, panewki, pompy, uszczelniacze, wszystko jest. A jest jakiś współczesny odpowiednik 2JZ-a, który też bez zakucia jest taki odporny? Czy już niestety? Raczej oszczędność materiału, optymalizacja kosztów swoje robi. A tak oglądać korby stare, a korby nowe, no to jednak jest jak Nokia 3100, czy ile tam 3010, a takie smartfon, nie? Rozumiem. A w każdym bądź razie optymalizacja kosztów idzie, no ale cieszmy się, że są jeszcze te JZ-y i no ja się cieszę. A jak z dostępnością części, gdyby chcieś taki silnik kupić? Jest dużo dostępnych, to żaden problem. To produkują nadal, czy po prostu takie są magazyny? Wydaje mi się, że są jeszcze produkowane. O! A ten silnik w ogóle jest nadal montowany gdziekolwiek? Silnik nie jest nigdzie montowany. 2JZ ostatni raz montowany był w IES-ie, nie, przepraszam, w GS-ie drugiej generacji. Które to lata? Ten silnik był od 2001 do 2003, 2005, coś tego typu montowany. W sensie wolnostek, nie? Turbo były montowane wcześniej, ostatni raz turbo było montowane, wydaje mi się, w Supra MK4 i w Aristo, czyli odpowiednik japoński naszego GS-a 300. To w sumie dawno, dawno temu. Dawno, dawno temu, no ale te wolnossaków narobili naprawdę dużo, więc wolnossak różni się od turbo, notabene tylko natryskami nadęka tłoków, no i oczywiście korby tłoki są inne, ale to jest część, którą można kupić. Blok wystarczy nawiercić, dołożyć natryski nadęka tłoków i heja. Ja słyszałem, że podobno jak chce się robić moc, to lepiej kupić wolnossaka, bo ma coś lepszego i przerabiać wolnossaka. Generalnie tak jakoś wyszło, że głowica z wolnossaka z VVTI-a jest najlepszą głowicą z JZ-ów, jaka wyszła, ma największe, najlepsze przepływy. Właśnie tak mi się wydaje, że o głowicy była tak, mowa. To chodzi o głowicę.
i akurat no, to się fajnie składa, bo motor naprawdę fajnie oddycha, dobrze się spuluje z dołu i górą, no, daje radę. Wiadomo, wałki z wolnostaka warto przerzucić na co najmniej te z GTE, czyli z turbo. Albo jakieś ostre, tutaj nie ma ostrych wałków, są wrzucone z GTE po prostu. One dają naprawdę mega fajny dół, bo z wolnostaka wałki są notabene troszeczkę ostrzejsze, ale mają mniejszy wznios. A to jest, no, rozumiem. Zupełnie inaczej motor się na tym zachowuje. No i też na wałkach z wolnostaka już tam 500-600 koni zaczyna się trochę kotłować w głowicy, nie? Okej. Okay. Jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Co chcemy pokazać? Tydzień temu go wyjęliśmy. Coś pokażemy na pewno. Tak. Rozumiem. Czeka, aż będę miał coś zrobić. Co? Więc nic mu nie będzie. Tak. Na wprost teraz do tyłu i dopiero potem wypadł. Czekaj, nagram jego reakcję. No to silnik w górę. Klucz 17 poproszę, płaski. Dobra. Ogień. Nie, jeszcze nie. Kurwa, ciężko. Jest. On był złożony wcześniej jeszcze, znaczy na nowo. Stwierdziliśmy, że tyle czasu to stoi, więc go chociaż sobie rozbierzemy, żeby sprawdzić, co się dzieje w środku po takim czasie. 2-3 lata to jest kupa czasu. Zmieniliśmy profilaktycznie jeszcze raz pierścienie, poprawiliśmy sobie wszystkie miejsca, które nam się nie podobały. Złożony jest jeszcze raz nowa pompa oleju wrzucona. Generalnie, żeby to raz włożyć do budy i zapomnieć. Żeby nie wracać do jakichś głupich przygód. Okay. Niemniej jednak, składamy osprzęt, kolektor już z tej strony. Co to znaczy osprzęt? Wytłumacz. Osprzęt, czyli no, silnik, to już mamy słupek, czyli głowica. To jest słupek, tak. Goły. To nie jest to już nie taki goły. To jakby tego nie było, to byłby goły jakby jakiś pomp. Czyli bez tego to jest słupek. Sam silnik, to masz głowica i blok. I to, co tam w środku się dzieje. A my mamy zamiar go uzbroić w? Mamy go zamiar zrobić we wszystko inne, czyli kolektor ssący, kolektor wydechowy, alternator, przewody, turbina, generalnie wszystko w koło. Wszystko no to, co powoduje, że silnik zaczyna żyć. Jak w koło sobie go przyrządujemy, to sobie pójdziemy do tyłu i będziemy montować skrzynię. O, się nie jaka skrzynia? Ale zamontujemy skrzynię automatyczną. Co ty gadasz? Tak. Ale będziemy mieli jeszcze bohaterów drugiego planu. Tak jest. Tam stoją. Tamta dwójka zrobiła przy tym motorze dużo więcej niż ja zrobiłem. Tak wyszło. Kto to jest w ogóle? Kto to jest? Chodźcie się przedstawić. To też jest HTG? Czym się wydaje? Tak, nie, to jest przede wszystkim HTG. To zapraszamy tu. Po lewej widzicie, jak nadciąga pan Grześ. Pan Grześ, za co odpowiada pan Grześ w HTG? Jest kabelkiem. Siema Grzesiek. Siemanko. Siema Przemek. Tak. Co będziecie robić dzisiaj? A to powie pan Przemek. No psuć. Trzeba włożyć. Trzeba włożyć, a co w co? Silnik w dziurę. Zadajesz trudne pytanie. No. Nie no co, no wsadzimy to coś, co wyciągnęliśmy tydzień temu. Tydzień temu. Co, może w przyszłym tygodniu się uda zagadać. Jak Grzesiu podejmie się wiązki, która nie będzie łatwa. Czyli masz zadanie specjalne. To, że dzisiaj wsadzimy silnik w budę, to jeszcze mało. Trzeba wiązkę zrobić, tak? No, trzeba samą wiązeczkę zrobić z silnika. Pomyśleć, jak to fajnie zrobić, że można było sobie zmieniać sterowniki, bo plan jest taki, że w sumie nie na jednym sterowniku to będzie śmigało, ale będzie możliwość zmiany sobie sterowników, żeby poćwiczyć, ewentualnie sobie znaleźć jakiś fajny konsensus między sterownikiem a silnikiem. Także jest plan taki, żeby zrobić wiązkę, która będzie się łączyć na ścianie grodziowej, którą będzie można sobie potem dowolnie wymieniać do innych sterowników. Okej. No wszystko chcemy sobie zrobić na przewodach Reichema ze złączkami na Deutschach, także tak. Okej, cokolwiek to znaczy, to aha. Generalnie brzmi jak takie marzenie gościa od kabelku. Tak. Aha, czyli jak ktoś nas ogląda, kto lubi kabelki, to tak. Teraz właśnie Deutsch, jest mu dobrze. Takie okrągłe, fajne, skręcane, militarne. Mamy coś takiego, żeby pokazać? Mamy coś takiego, żeby pokazać. Pokaż. Co w nich takiego zajebistego, że dzisiaj może być? Duży współczynnik zajebistości. O kurde. Który sięga w skali w chuj. Dobra, więc to jest jedna połóweczka. I to idzie do nas na grodź, przykręcamy sobie do grodzi.
I ta kosteczka, proszę ciebie, zawiera 35 pinów, więc... Pokaż. Gabaryt tego, jak na 35 połączeń, jest niesamowicie mały. I to jest metal chyba. To jest aluminium. Jest leciutkie. To, na filmie tego nie widać, ale to jest naprawdę, naprawdę lekkie. A to jest, i druga strona tego. I wodoodporne pewnie przy okazji. Tak, jest wodoodporne. One są też, charakteryzują się tym, że są naprawdę odporne na wibracje. No. A, czyli, że nie następuje drganie. Wygląda jak bębenek nakapiszony. No i to się fajnie naprawdę ze sobą łączy, zaklikuje. Czyli dzisiaj robimy pozycji. Wszystko poza wiązką, rozumiem, wszystko tak? Wszystko poza wiązką. Wiązka to będzie długi temat. Okej. Okay. Ciekawy. Dobra, mamy pozabezpieczone wyjścia, bo sobie tutaj troszeczkę szlifowaliśmy, przecieraliśmy, więc... Żeby nic nie leciało do środka. Tak, no... Któryś z zaworów jest zawsze otwarty, nie? Bo to jest. Tak to z wałków wynika, więc szkoda, żeby coś, co akurat niesie gdzieś tutaj pałęta w okolicy, znalazło się w cylindrze. Mhm. Trzeba wtedy było zapewne jeszcze raz rozbierać. A jeszcze jedna rzecz, to jest blok wolnosący, też różni się od turbo tym, że nie ma wyjść na turbinę, więc my tutaj dorobiliśmy, nawierciliśmy punkty. Mhm. Tutaj jest jedno, tu jest drugie. Oryginalnie silnik ma dwie turbiny, więc dwa punkty zasilania olejem. Będziemy wykorzystywać tylko jeden. Czyli generalnie miejsce na te punkty są, tylko trzeba to nawiercić. Trzeba to nawiercić i tak samo trzeba jeden z kanałów olejowych nawiercić w poprzek bloku. Generalnie mamy założone na razie takie na osłony oryginalne pokrywy, znaczy lakierowane, ale będą zupełnie inne, bo tutaj macie krótce, z którymi wychodzi odma. Mhm. I tu jest na wciś w duś, tutaj też jest na wciś w duś i to jest generalnie niefajne. Mhm. To się łączyło z oryginalnym kolektorem. Zaworek to jest jednostronny, a docelowe pokrywy akurat nie są zdjęte na chwilę, bo będą lakierowane. Mhm. To wyrzuciliśmy i dajemy standardowo, tak jak wszędzie, te nasze krótce AN-owe. Czyli będzie ładny przewód, wychodzi o tylko 90 stopni. Mhm. Wam pokażę, bo mamy te drugie. I przewód stalowy ma płacić jeden z tylko kacztańka, będzie ładnie. Zaraz posadzimy to i będziemy pasować adapter do skrzyni. Aha, czyli zaczynamy od adapteru. Zaczynamy od adapteru. Adapter jest ten, który tutaj jest akurat, w którym mamy. To jest pierwszy, jaki FTWL robił do połączenia JZ z 8HP. Mhm. Mamy tutaj płytę u niego. I ona jest tak bez kształtu nadanego. Mhm. I przyłożymy to sobie, zaznaczymy obrys, czego nie potrzebujemy. Mhm. Zdejmiemy to jeszcze raz, wytniemy te elementy, doszlifujemy tak, żeby po prostu to nie wadziło, bo problemem tego samochodu jest to, że skrzynia jest nisko. Aha. I wadzi. Niepotrzebnie będzie coś wystawać. I tutaj wystaje, jak już to wcześniej mierzyliśmy, to wystaje tak na 2,5 palca materiału. Mhm. Więc ogólnie przy najbliższej krawędzi auto by się przez kierownicę wypierdoliło do przodu. Uzyskawał płyty, nie? Mhm. No i zbędna masa. Zderzenie, no masa jak masa. Przy takiej mocy... Ile to waży? 4, 3, nie, może... No to nie jest ciężkie. Mówisz 40, będziesz, że taki silny jesteś. 200. A wytłumacz, jaka jest rola tego? Jaka jest rola tego? To jest tak zwany adapter. Co robi adapter? Adapter adaptuje. To znaczy, to jest silnik, który nigdy nie był z tamtą skrzynią, która ma być, a tamta skrzynia nigdy nie była z tym silnikiem, z którym ma być. Okej. Okay. Tak więc jest taka swatka. Mhm. To pasuje w dziurki tłumacz tego, tak zwany. To pasuje w dziurki tamtego. Okej, okay, rozumiem. Czyli dzięki temu skrzynia od zupełnie innego auta będzie pasowała z tym silnikiem. Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby po prostu mieć możliwość przykręcenia skrzyni. Bo tutaj widzicie, na przykład to są te otwory, to są otwory, które są na silniku, a to są na skrzyni, więc one ze sobą nijak nie trafiają. A mówiliśmy, że jaka ma być skrzynia? Automatyczna. A jaka dokładnie? To będzie skrzynia 8HP70 z Jaguara XF-a. Mhm. Czemu taki wybór? Tak akurat nie się kupiła. Okej. Okay. W innym aucie mamy skrzynię dwusprzęgłową. No właśnie, czemu nie dwusprzęgłowa, skoro jesteś takim fanem dwusprzęgłówek? Tak, hipokryto. Mamy potrzebę utrzymywania ciągłego supportu dla różnych rodzajów skrzyni, więc warto wykorzystać kolejny samochód do tego, żeby miał inną skrzynię. I tak na razie się fajnie składa, że każde auto nasze, które się buduje, jest na innej skrzyni. Okay. 8HP70, Arteza jest długie ratio DCT, Przemka Subaru jest krótkie ratio DCT, Grzesia będzie DQ500 i tak kroczek po kroczku, nie? Każda auto inna. Czyli po prostu będzie cały poligon testowy, tak, pod ręką. Dokładnie. I każda na różnej kombinacji. To, co Grzesiek mówiła a propos spinania różnych wiązek, możliwości przepinania różnych komputerów pod tą samą wiązkę, jest po to, żeby
żebyśmy mogli też w miarę szybko reagować i testować jakieś nowe patenty z innymi, z innymi komputerami. Bo i współpracujemy i z Haltechem, i z Motekiem, i z Cyvexem, i z EMU, i długa lista generalnie. Jest potrzeba, odpinasz kompa, przypinasz innego, jedziesz na testy i wiesz, nie? Dobra. I gdybanie. Let's go. Okidoki. Yo. Hello. Trzeba przyłożyć skrzynię do góry. Też są na pewno potrzebne. No właśnie, trzeba przyłożyć skrzynię i zobaczyć, co... No to chcę odkręcić to i do skrzyni przykręcić. Nie, wydaje mi się, że to do elektryki małe. Tak naprawdę mamy jeszcze opcję, ale nie będziemy tego robić teraz, bo jeszcze BMW wypuszcza też 8HP70, ale ma inny dzwon, jest mniejszy. Czyli dzwon to jest coś takiego... No to jest taki tak, to co widzieliście tutaj, wyjście... Wyjście silnika ma jakiś tam swój układ, nie? W sensie otworu, no to się potocznie dzwon nazywa. Czyli to jest taki adapter, ale od producenta. No bo 8HP to jest jakieś coś uniwersalnego. Jaguar ma swoje 8... Tak, 8HP70 to jest jakby taka platforma, nie? A później producent robi swój dzwon? Dokładnie. I to jest tak jakby, no, jego przedłużenie. Dokładnie, swoim... zestaw otworów, nie? Plansza. Żeby pasowało do silnika. Dokładnie tak. Czy jakbyśmy chcieli robić jakąś automatyczną skrzynię do mojego Nissana, trzeba byłoby przywieźć blok? Tak, trzeba sobie wtedy zmierzyć cały blok, jaki ma układ otworów. Sobie to wszystko zwymiarować. Przyłożyć to do skrzyni. Techniczny. Znaleźć oś obrotu wału. No i tak naprawdę to jest podstawowa dana, żebyśmy wiedzieli, jak to, gdzie to złożono, żeby to było scentrowane, żeby nie było przesunięte, czy po prostu nie w osi, nie? Potem nakładasz na to samo powielone, tylko że od skrzyni, znajdujesz wspólną trafiasz oś. W stosunku, wiesz, nakładasz sobie osie, no i patrzysz, jak ci się otwory pokrywają. Jeśli otwory są od siebie rozstrzelone daleko, no to jest super. Fajnie, bo a co w przypadku? No to jeśli masz otwory, które są bardzo blisko, no to zaczyna się kombinatoryka i szukanie rozwiązania, tudzież obrócenie, wiesz, o troszeczkę tam pół stopnia może ci się to poprawi. Człowiek, nie jest to idealne rozwiązanie. No, każdy case trzeba... Jaka jest wada tego, że skrzynia jest, bo to rozumiem, skrzynia musi być obrócona. Skrzynia musi być obrócona, znaczy no, wadą jest to, że jeśli skrzynia jest płaska na spodzie, tak, załóżmy, że ma taki kształt, no to jak ją obracasz, no to zawsze ten róg ci schodzi niżej, nie? No. Masz wszystko wystaje pod samochodem i istnieje dużo większa szansa, że tym zahaczysz. No i a na przykład lewarek też będzie wtedy nie trafił? No. Jak to jest? Co będzie w niej trafiać? Jakiś lewarek, no to... Automatycznie nie ma lewarka. No co ty, no coś tam jest. Jak to właśnie, jak jest połączony? Nie, jest kabel, po prostu... Kabel, co ty gadasz? Kabel, tak, wiązka kabel. Jak to wygląda w ogóle? Kurwa, tak to wygląda. Czyli nie ma nic takiego, że jest problem z tym, że jak obrócić skrzynię, to lewarek będzie krzywo. Nie, bo wiązka zamiast być tak, to będzie nie wiem, tak. Aha. Albo tak. Albo generalnie w dupie, bo to jest jedno i to samo. Da radę zrobić skrzynię, żeby w ogóle nie było żadnego lewarka? Na przykład, nie wiem. Tak, tylko łopatki na przykład, nie? To wszystko jest u nas skonfigurowane. Można sobie wybrać metody zmiany biegów. I albo to są na przykład, nie wiem, guziczki, bo ci się podobają guziczki, przytyczki, przełączniczki, albo kulturalnie lewarek. W sumie teraz możemy coś pokazać, czy znajdzie jakieś lewarki. Dobra. Albo same łopaty, a że wiesz, stoisz, przytrzymujesz łopatę jałowych, zaczyna na guzie i... Na jedynce, przytrzymujesz w dół, jesteś na luzie. Fajne. Albo nie. No dobra. Jest dużo. Generalnie sprzęt jest napisany, czy software jest napisany tak, że wszystko można sobie ustawić pod swoje upodobania. I otóż jest i ona. Skrzynia biegów automatyczna. Z Jaguara. Tak. Skrzynia jest taka, jak każdy ją widzi, stan jak na zdjęciach. I pizdu i wygląda. I teraz tak, nie będziemy składać na razie konwertera, czyli tego, co jest po drodze. No i sobie przyłożymy ją po prostu po to, żeby zobaczyć, jak się układa dokładnie na silniku. Jaki część tego jest pokryty, znaczy adaptera jest potrzebna, a co możemy sobie uciąć, wyciąć, zmniejszyć. Czyli to jest nietypowe działanie, bo zazwyczaj macie taki konwerter, który po prostu, adapter, tak, który pasuje. Tak naprawdę moglibyśmy sobie wziąć nowszą wersję adaptera, która już była tam dolizana, ale no mamy tam za czas wykorzystać, nie będziemy tego na skrabu wyrzucać. Pewnie. Jak już będziemy zmieniać adapter, to już sobie wtedy zmienimy na skrzynię z BM-ki, ona ma troszeczkę, nie ma, Jaguar ma tak wypuszczony bardzo na zewnątrz ten dzwon.
BMK jednak jest dużo mniejsza gabarytowo, to będzie łatwiej się tam z tym kompaktować później pomieścić. Ale taka się trafiła, więc taka jest. No, nie ma co wybrzydzać. Każda inna czasu na na wysokości zadania i to złożyć, tak więc składamy. Dobra. Dobra, ja mam trójkę. Dobra. No, czy co? Trzymać wam ją? Wiesz co, to na razie poduszę tworzę. Ile taka skrzynia waży? O, z konwerterem zalana olejem waży koło 70, więc wcale nie tak mało. Ale znów mając tyle mocy, czy ta waga naprawdę ma takie znaczenie. Mhm. To i tak jest masa, która jest nisko i wysunięta do tyłu. Tak, dokładnie. Proszę? Robimy to jakieś nowe środki na górze i sobie patrzymy? Tak, to tak, od góry złapiemy i po bokach. No i generalnie to a propos tego lewarka, no tutaj nie ma lewarka. Mhm. Co jest mega wygodne, z boku jest z kolei złącze. No praktycznie chwilowo nie ma mechatroniki w środku, więc tędy przykręcamy sobie, zapinamy wiązeczkę, którą zresztą mamy tutaj i mogę wam pokazać, jak to wygląda. O, to jest akuratnie 8 HP wiązeczka. Ona ma taką wtyczkę. Otóż to jest wiązeczka, nie będę reszty wyciągał. Tam jest strona z GCU, opisane kabelki, które użytkownik musi sobie sam podłączyć, typu masa, typu zasilanie i tak dalej. Jak najbardziej plug and play. I to sobie wchodzi tutaj. Okej. I zakręcamy to później. Czyli wasz sterownik jest gdzieś po drodze na tym, tak? Nasz sterownik na przykład przechodzi sobie teraz przez otwór oryginalnego manualnego lewarka, bo zakładając, że konwerter jest z skrzyni manualnej, albo sobie wierci jakąś tam dodatkową otwórną przepuszczenie. I on, proszę ciebie, jest tutaj. O, na przykład sobie leży w schowku pasażera. Aha. I on nie jest w skrzyni, więc można, ma się do niego łatwy dostęp. Serwisowanie, strojenie, no bo strojenie jest online, czyli wpinasz sobie kabelek, USB typu C. A zawsze pasuje, za pierwszym razem, nie trzeba być trzecim, to w ogóle super sprawa. A, i co? No i tyle. Możesz to sobie przypiąć gdzie tak naprawdę chcesz, bo długość wiązki możecie zamówić sobie dowolną. Zazwyczaj robimy takie 1, 2, 1,5 metra, bo to w zupełności wystarcza, żeby dosięgnąć sobie do dzwona. I przepraszam, do dzwona, do schowka. No i to tyle. Okay. I robimy wiązki pod różne różniaste skrzynie, tak żeby użytkownikom jak najłatwiej ułatwić, też jak najbardziej ułatwić życie, nie? Tak jest. Czyli na razie bawimy się w docinanie adaptera. A co oznaczają te drugie wartości? 8 HP, a to drugie to 70. Czyli że ma 8 koni. 8 biegów, a drugi człon 70 występuje w 8 HP. Serio 8 HP 45, 55, 70, 90, 95, generalnie dużo wersji. A one różnią się przede wszystkim teoretycznie ratingiem mocy, jak w momencie, jak są w stanie przenieść. Czyli 70 jest rejtowana na 700 N, 75 na 750 N, 90 na 900 N. W praktyce to jest zaniżona wartość i one znoszą dużo więcej, więc można śmiało tam koksować. Grzesiu. A to jest film, który nie wyszedł, tak więc musisz jeszcze raz przyłożyć i uda być, przyłożyć. Nie no, żartujemy. To jest tak silna ręki jest. Niżej. To jest okej. Dobra, teraz trzeba jeszcze ciastka wziąć i sprawdzić, czy rozrusznik siądzie. Czyli co, skręcamy adapter już do silnika? Tak, przykręcamy go do bloku. Zobaczymy jeszcze, jak wszystko leży. Będziemy przykręcać później koło zamachowe i nasz przełom, pomóż mi. Konwerter. Gdzie są śrubki? Mamy kolejnego pudla. What's this? To jest koło wieńcowe, ewentualnie zamachowe. Koło wieńcowe, tego nie słyszałem. Zamachowym słyszałem. Wieńcowe, ponieważ ma na sobie wieniec. Ten wieniec idzie do rozrusznika. Chodzi o to, że jak rozrusznik się wysunie, to za to się zazębia i kręci nam silnikiem. To jest potrzebne, żeby go odpalić, bo pchać albo na korby kręcić. Nie? No rozumiem. No, więc to robi nam też funkcję koła zamachowego, czyli waży, jest trochę ciężkie. To jest oryginalna część od skrzyni? Nie. To jest coś dorobionego. To jest ani oryginalna od silnika, ani oryginalna od skrzyni. Chodzi o to, że
Na silniku, który jeździł z automatem, był taki cienki flex plate w JZ-cie, też z kołem wieńcowym zresztą. Mhm. My natomiast potrzebujemy zaadaptować do tego inny hydrokinetyk. Mhm. To sobie tam zaraz wam go pokażemy. I ma taki rozstaw, cztery takie śruby mocujące. Tak więc, to są otwory, które mocują nam samego sam zamach do wału, otoczenie, centrowanie i tak dalej. No a tutaj sobie potem przykręcimy hydrokinetyka. Zadaniem ogólnie koła zamachowego jest gromadzenie energii, no bo jak to sobie wiruje, to zbiera energię, siłę odśrodkową. No i zauważyliście zapewne, jak się wkłada lżejsze sprzęgło do auta, to jest dużo szybciej się wkręca, ale też dużo szybciej schodzi z obrotów. No i łatwiej jest to zgasić na przykład przy ruszaniu, nie? No tak. Chodzi o to, że to sobie zbiera energię i, tak i dzięki temu oddaje. Łatwiej się rusza. Tak, silnik jest po prostu stabilniejszy, szczególnie w momentach, kiedy nie jest dostarczana dla niego duża ilość siły. Rozumiem. No i to jest tak duża moc, że nie ma potrzeby tego odchudzania, co nie? To i tak jest lżejsze od tego, co by mogło być i co by zapewne producent zrobił. Natomiast nie, nie ma potrzeby takiej. To i tak nie zgaśnie, bo to jest automat. Tak, dokładnie. Tak w ogóle bez tego raczej motor by nie zapalił, bo chodzi o to, że jak kręcisz silnikiem, to masz na tyle duże opory sprężania, że nie mając niczego, co ci kumuluje tę energię, motor by no, po prostu ciśnienie, które spotyka wygaszał to, by po prostu cofało te tłoki, nie? Więc potrzebujesz to, żeby chodził ci motor. Rozumiem. Czyli musi mieć swoją masę. Tak, musi być. To jest zawsze odpowiednia. Nie za duża, nie za mała, lecz w sam raz. No i to sobie wchodzi tu. Mamy drugie i do tego będziemy sobie zaraz skręcać. Oczywiście na śruby damy klej do gwintu, bo wał w JZ jest otwarty, więc żeby uniknąć sytuacji, że olej nam będzie się lał po prostu z tego miejsca, musimy sobie tam zabezpieczyć klejem do śrub, do gwintu. Co to znaczy, że wał jest otwarty? Jakie są rodzaje wałów? Są otwarte i zamknięte? Dobra, zdejmiemy, jeszcze raz wam pokażemy. Dobra. O, jak tutaj sobie spojrzycie, to ostatni ten czop na wale. Widać wewnątrz, mogę wam poświecić. Troszeczkę, idzie pomoc. Widzimy. Coś tam widać. Coś tam widać. O, teraz było widać wnętrze. To znaczy, to idzie sobie aż prosto do miski. A i tam wtedy może nam się wylać olej, więc dlatego zakleimy to jeszcze klejem do gwintów. I będzie dodatkowo szczelne. O, żeś tutaj rudę bogato to zrobił. Dobra, lepiej więcej niż mniej. Teraz jest za mało. Jest sam raz. Może jeszcze na teflon. Na pakuły. Na pakuły. No. Przychodzi nam w końcu element, czy mu weźmiesz? Hydrokinetyk. Chyba, że tam. Hydrokinetyk to jest taka grucha, która jest pomiędzy skrzynią a silnikiem. Hydrokinetyk ciągle się kręci z obrotami silnika. Może nie będę teraz tłumaczył dokładnie, jak tam działa. W środku generalnie są łopaty. Może zalinkujemy jakiś mądry materiał instrukcyjny. Może być. It provides a mounting point for the ring gear. So the starter motor can rotate the engine, and it provides a mounting surface for the torque converter housing, so engine torque can be transferred from the crankshaft into the converter and transmission fluid pump. W każdym razie musimy zamontować hydrokinetyka. Hydrokinetyk ma w sobie takie trzy sekcje zębów, które można zobaczyć też tutaj w skrzyni. Tu jest jeden wałek, jest stojący, czyli to nam stabilizuje stator i kółko od pompy oleju i musimy założyć najpierw na to, teraz że to ma jakiś delikatny luz i tak samo w hydrokinetyku, co tu widać, te sekcje sobie się przesuwają, więc o, to widzicie, okay. No coś widać, one się przesuwają, to mają luz, więc musimy to założyć najpierw na skrzynię, a potem to ze skrzynią założyć na silnik i później sobie obracać skrzynią, trzymając konwerter, przekręcać to śrubami. O kurde. I to jest dość tricky, to jest bardzo tricky. Musimy zrobić to w tej kolejności, bo jeśli założymy najpierw kinetyka, no i wiadomo, grawitacyjnie te zębatki nam spadną w dół i będziemy pchali na siłę, żeby skoczyło, to po prostu pompa oleju nam wpadnie do środka. Olej. Znaczy może nie dosłownie, że wpadnie do środka, ale po prostu uszkodzimy ją. I będzie buba. Czyli taka jest kolejność poprawnej rzeczy. Nie jest to super proste w montażu, bo jest trochę takiej dłubaniny obracania, kręcenia, kręcenia, obracania, obracania, kręcenia, kręcenia, obracania. Szczególnie, że warto to zrobić tak na chociaż dwa razy, a nie, że pierwsza śruba od razu dokręcamy.
No. Jest i kołbojski odruch. No, jaki kołbojski odruch? Kupcie tak robi, jak dzwoni klient. Ciach, już nie dzwoni. Nie wiadomo, czy to klient, może to mama. Sorry, mama. Może być. Chyba, że masz specjalny dzwonek na mamy. Nie. Wszystkich traktuję jednakowo. Sorry, mama. Czy ty po każdym korzystaniu z pendrive'a bezpiecznie odłączasz urządzenie? No otóż można, ale nie trzeba, nie? Teorii spiskowy. Weź obróć trochę motor. To znaczy? Tak? Czy nie, wałem. I teraz tricky part jest taki. Zakładamy konwerter tam. I on ma 4 otwory. I to jest pierwszy z nich. To jest pierwszy z nich. I te śrubki, żeby były cacy, to one tak pasują tak na piczykłaczek. Mhm. Więc chyba sobie je przygotujemy, tutaj włożymy wszędzie, one nam nie wypadną raczej. I będziemy je po prostu dokręcać, chociaż... Nie, wyciągnij je. Pojedynczo, nie? Co pan chorąży nie powiedział, ja nigdy nie. Może być pełno oli. Każda szklanka jest pełna. Powiedz. Czy to nie jest zalany olejem? Tak, bo w nim sobie pływa olej. Hmm. Będzie w tym ładnym materiale instruktażowym, który już zapewne widzieliście, jeśli był chronologicznie podlinkowany do materiału wideo. Skoczył raz. Leje się! Słuchajcie. I jesteśmy na 3 sekcjach. I teraz już nie będzie kapało, bo już się uszczelniło, a co? Miało wykapać, to wykapało. No ale zaraz nie wiemy. I teraz to musimy pasować tu, to tam, śrubkami. Potem to dokręcić. Życie zweryfikowało, jak chcesz zrobić coś książkowo, to nie możesz, bo nie i chuj. No, nie ma miejsca, żeby przykręcić, żeby się zmieścić kluczem, żeby to przykręcić, bo jest bardzo mało miejsca pomiędzy wieńcem. A tą planszą? Czyli zmiana taktyki. Zmiana taktyki na mniej książkową, ale trzeba będzie więcej uwagi temu poświęcić, żeby nic nie popsuć. Więc rzucamy kinetyka. Zakładamy go na to. Aha, wcześniej zajmujemy płytę, żebyśmy mogli od boku dojść do tych śrubek i je dokręcić faktycznie. Mhm. A potem będziemy bardzo, bardzo delikatnie starali się skrzynię wmasować na swoje miejsce, co może być trudne, bo mamy bolce ustalające, więc możemy nią wjechać tylko na wprost. Mhm. Ale będziemy starali się obracać silnikiem i miejmy nadzieję, że akurat ładnie się pokryją nam te wieńce i wskoczą. Mhm. A jakie jest ryzyko? Ryzyko jest takie, że jeśli za mocno naprzemy, no to rozwalimy pompę w skrzyni. Będziemy smutnymi człowiekami, bo trzeba będzie to jeszcze raz wyjmować, żeby to złożyć. Bo miejsca w berzecie niestety nie ma dużo, mało, a jest generalnie bardzo mało. No dobra, zobaczymy. Generalnie śrubka się poddała i została w środku. To już druga. Trzecia. Pierwsza się poddała przy odkręcaniu, rozkręcaniu w ogóle. Druga przy dokręcaniu tam, a trzecia tu. Boli, to rośnie. Trzymaj. Każdy ma zadanie, ja trzymam tutaj. Tę śrubkę. A jak nie ty? Baranów? No jednego mam. Jeden baran, tak. Jest jeden baran. Nie. Tak, prawo kręcił. Japonia. No, ja cię pamiętaj, posłucham. Że Japonia jest po drugiej stronie globu, więc się tam wszystko kręci w drugą stronę. Mhm. To teraz test. W którą stronę będzie się kręcić woda spływająca w kibu? Teraz tylko, żeby już nie było, bo kurde, wyjdzie, że... Jeszcze przymierzmy to już. Dobra, czy trochę dupę ulżyć jej? Poszło do ciebie? Czekaj. Jak teraz? Dobra, trzeba było to skręcić. O, dobra, weszło. Trzymaj. Łatwo poszło. Trzeba cieszyć. Gipko, synek, taka gipko. Melodyjka, jak z horroru. Skrzynia założona. Co dalej? Wjeżdżamy do budy. Nie. Wjeżdżamy na razie bez kolektora wydechowego, bo jest wąsko, ciasno. Mhm. Co? Wsadzimy cały setup na łapach. Łapy tutaj są już zakręcone.
Poduszki przekręcone, pod skrzynię akurat mi sobie jest połowa przekręcona na aucie, a druga połowa sobie leży na ziemi, tak jak była po zdjęciu. Mm-hmm. Założymy, to będzie sobie siedziało na równo i zaczniemy osprzętowanie tego dalej. Super! A ty już tak się stał? No tak, ja patrzę sobie, co robicie na sobie. Próbuję bielurkę i to... Jeden kierownik musi być. Hajto! No to jadę. To już idzie dobrze. To idzie dobrze. Pani mówisz, że teraz pójdzie, że się spierdoli. Dobra, faj. O kurwa. Ona jeszcze się zablokowała. Czekaj, trochę niżej musi być. A da mi ktoś jakieś światło? Opowiadamy sobie dowcip o tym, jak żaba przychodzi do lekarza. Bo po jeszcze częściej nie słyszeliście. Przychodzi żaba do lekarza i mówi: panie doktorze, ja już się śmieję. Nie wstawię. A to na koniec. No, to już znacie całe. Nie powiedzieć całego znowu. Nie, ale to jest moja wersja. Chcesz w komentarzach będą poprawiać. Kurwa, znajdź swego youtubera i opowiadaj swoje dowcipy. Ja tylko czytam na YouTubie, człowieku. Ja opuśćmy ten samochód, to będzie wysok z buraka. Czekaj! Pizda. Znowu kurwa się znalazł. Co tam znowu? Wyciągam. Troszeczkę. Aha, przewody chłodnicze. Raport sytuacyjny. No, zapomnieliśmy takich dwóch fajnych rzeczy zamontować. I właśnie je montujemy, a dokładnie to chłodzenie skrzyni biegów, które się później nie da zamontować. Więc trzeba to zrobić teraz. Przed założeniem silnika. Dokładnie. Ze skrzynią. Bo jest to strasznie ciasny samochód. Czemu to spadnie silnik? Masz tak dostać? Desku? Jesteśmy! Udało się. Haha. GT86, czyli BRZ z 2JZ-em. I tak jak powinno to wyjść z fabryki. To jest. Mamy motor, który siedzi, więc możemy sobie podłączyć do niego trochę osprzętu. Mhm. Czyli chociażby turbo burbo z kolektorem. Może z wastegate'em. Mhm. Chyba na dzisiaj finito. Czyli po prostu przerwa w robocie. Tak, a dokończymy sobie po prostu innego dnia, bo się zaczyna robić późno. Tak jest. A roboty wcale tak mało nie zostało, więc no... Nie ma co na siłę robić. Dokładnie. Dobra. Co to za spaghetti? Mamy kolektor, który generalnie spawany jest przez chłopaków z Fata. Więc Andrzej się postarał i zrobił nam strasznie wydziwiony kolektor. Co to za kabelki? Co to za kabelki? Kabelki to są termopary, czyli czujniki. Termopara typu K mierzy temperaturę na spalin, na wydechu. Zazwyczaj zakłada się jedną lub dwie na pierwszym lub ostatnim garze, takie najbardziej skrajne. Ale możemy założyć 6, bo czemu nie? Będziemy znali temperaturę na każdym garze, w razie co będziemy w stanie zareagować lepiej. Komponent. To już sugeruje, że będziesz robił to na EQT. Boże. Nie. A to będzie stało albo na M-tronie, albo na Cyvexie? Na zewnętrznym komputerze, tak, chciałem powiedzieć. Dokładnie, na standalone. O. To będzie stało akurat nie na Cyvexie. A więc będziemy sobie obserwować, co się dzieje na każdym z garów. Jeśli któryś z garów wyjdzie poza jakimś tam margines, taki sobie ustawimy, to będziemy najpierw dolewać wachy, a potem będziemy w razie, jak ktoś nie będzie polepszał, wyłączać cylinder zupełnie. Więc... I to mówisz oczywiście, że dolewanie wachy na konkretnym wtrysku. Tak, korekta. Chodzi o to, żeby utrzymać. Te termopary są, no niestety ta jedna jest troszeczkę bliżej, ale to centymetr nie zrobi wielkiej różnicy w odczycie. Chodzi o to, żeby mieć taką samą temperaturę na wszystkich. Niestety musza turbiny nam tak się wysuwa, żebyśmy po prostu wadzili o to. Rozumiem. Niemniej jednak, chodzi o to, żeby mieć temperaturę na każdym garze taką samą. Wychodzimy z założenia, że jest nierówne spalanie, skoro są temperatury różne, więc dolejemy do któryś garów tak, żeby się wyrównało do najniższej temperatury. Nie? Czyli będzie perfekcyjnie wystrojane. Fajna sprawa. No. Trochę więcej jest z tym zabawy, ale... A jeszcze coś było mówione, że coś podwójne, coś... A, tak. Generalnie turbo jest single scrollem, czyli ma jedną
jedną komorę w muszli wydechowej, mm-hmm. czyli wszystkie spaliny idą w jeden i ten sam runner. Mm-hmm. I wtedy stosuje się zwyczaj jeden wastegate, czyli zawór, który upuszcza doładowanie. Działa na takiej zasadzie, że jak osiągniemy doładowanie, jakie chcemy, mm-hmm. to zamiast pakować spaliny dalej na kolektor, znaczy na łopaty na muszli wydechowej, mm-hmm. to one omijają ją i lecą prosto w wydech. Downpipe'a czy mm-hmm. skimera, czy gdziekolwiek. No i zazwyczaj jak jest jeden scroll, no to stosujemy sobie jednego wastegate'a, jak są dwa scrolle, czyli twin scroll, mm-hmm. Te turbiny mega fajnie szybko stają, no to stosujemy. Twin scroll to jest oczywiście część turbo. Tak, część turbo. Tu chodzi o dupę jej, o wyjście. Mm-hmm. No, my w każdym razie mamy single scrolla i dwa wastegate'y. Mm. A dlaczego? Chodzi o to, że tak jak wcześniej powiedziałem, jak upuszczamy te spaliny, to pakujemy to albo w downpipe'a, mm-hmm. albo pakujemy to podwóz, screamer, ogniem podwozem i tak dalej. To się mega fajnie drze, mm-hmm. brzmi zajebiście, ale na dłuższą metę może być męczące. Czyli będziesz miał wybór. Tak, będziesz miał wybór. Znaczy ja będę miał wybór. Kto wie, wysterujemy może... sobie to z kompa, z jakiegoś switcha, jakiegoś przełącznika czy czegokolwiek. Mm-hmm. Będziemy mieli dwa zaworki Maca, czyli te, które używamy do sterowania doładowaniem. Mm-hmm. Jedno będzie działało jak zwrotnica w tramwaju, jedziesz w lewo, jedziesz w prawo. Mm-hmm. A drugi będzie tak naprawdę sterował nam procentem ciśnienia, które dociera z kolektora ssącego, który jest mm-hmm. nabite ciśnienie, mm-hmm. do zaworu, które upuszcza ciśnienie. Jeszcze czyli taki trochę aktywny wydech. Aktywny wydech, tylko że przed wydechem. Mm-hmm. Aktywny dokładnie. Jak auto się wpompuje na screamerze, to się drze przezajebiście i to naprawdę dobrze brzmi. Mm-hmm. Ale jak masz auto takie no, cywilne i czasami zapierdalasz do domu i chcesz, a jest już wiesz, druga w nocy i niekoniecznie chcesz, żeby cię potem wszyscy w mieście zabili, mm-hmm. to warto się przełączyć po prostu na downpipe'a i to będzie jednak brzmiało normalnie. Zwłaszcza, że oborniki to małe miasto. Tak, pozdrawiam. Dobra. Czyli co, kolektor założony? Kolektor założony, my go jeszcze co prawda będziemy zdejmować, bo musimy go obwinąć bandażem. Znaczy nie musimy, ale chcemy. A co daje taki bandaż? Po co się to robi? Bandaż zatrzymuje temperaturę w elemencie, który jest obwinięty. Ale to ma na celu chronić na zewnątrz, czy utrzymać temperaturę w środku? Przede wszystkim ma zatrzymać temperaturę z kolektora, żeby pomost mu się nie hajcowało. Okej. Okay. I to jest tego pierwsza misja. Teoretycznie można zakładać, że jeśli utrzymamy wyższą temperaturę w kolektorze wydechowym, no to prędkość gazów wydechowych będzie większa, czyli będzie lepszy spół, ale to możemy sobie pominąć. Nie? Ale była taka teoria. Zaniedbywalne, czy po prostu nieprawda? A raczej tak marginalna różnica, że można sobie to pominąć. Okej, okay. A to dobrze, że będzie cieplej tam w środku? I na pewno lepiej, żeby było w kolektorze cieplej niż w kolektorze. Okej, okay. Rozumiem. No i co, i tyle. Zakładamy turbo. Rozumiem. No to pokaż tą turbawkę. Zajmowaliście wesołymi artykułami, które... A, no tak. Dobra. Cóż to jest? Turbo. Turbo ma... To chyba poznaje nawet. Tak. Znaczy generalnie musza jest JRSpec'a. No właśnie. To wszystko było tutaj mierzone na JRSpec'u. Kieta 3582 na kulce. Aczkolwiek nie jest to JRSpec, jest to Garrett. Oryginał. Kupiliśmy jakiś czas temu używanego GT35, który miał przerobione koło ssące na CNC z GTX'a. Czyli fajnie, bo ma duże koło, które mega dużo pompuje. Wciąż zachowując mały wirnik wydechowy, mm-hmm. co szybko się spuluje. No i generalnie atak tej turbiny jest bardzo, bardzo fajny. Przełożyliśmy to do tej muszli, bo po pierwsze mamy wydech zrobiony już pod V-banda. Aha. Na muszli, a tam była flansza 4-bolt i na to naspawany V-band, więc się odsuwamy. Mm-hmm. No i to mamy V-banda tak samo zrobionego na stronie ssącej, więc po prostu przełożyliśmy te muszle, a rdzeń po prostu core jest z Garetta. Muszla, to jest tylko wygląd. Niemniej jednak jest to fajna turbawa na kulce. Niesamowicie szybka. Mm-hmm. Się kręci długo. Więc... No to montujemy. I idziemy po śruby buby. Aha, trzeba będzie ustawić. Tak, i trzeba będzie ustawić jeszcze. Znaczy to na razie nie zdejmuję taśmy, bo będziemy i tak to jeszcze raz zjeżdżało. Przyłapiemy. Idę po 13, żeby się zrealizować. Muszla nam wadzi. Core generalnie cały był przekręcany, więc on teraz jest rozregulowany, bo tak naprawdę mamy możliwość obracania całym rdzeniem, tak żeby nam to pasowało jak najbardziej. Będziemy musieli ustawić rdzeń tak, żeby on nie był wyjściami wody w ten sposób, tylko w ten. Mm-hmm. Po to też mamy przygotowane przewody chodnicze, tylko kute. A teraz sobie na przymiarkę na razie po prostu przełożymy ssącą muszlę. Jeszcze jedna śruba nas gdzieś trzyma. Cały kolektor też nam siadł. No dobra, to trzeba przykręcić kolektor. Czaj, diodę na zielono, że nagrywasz,
to wtedy my nic nie mówimy, a na czerwono, że możemy gadać. On air. Tak, tak jak w Lidlu. Wiesz, te panie mają takie... My też musimy coś takiego zrobić, bo się gadamy do siebie, a każdy na słuchawce gada z kimś innym. To loża szyderców. To jest ten. Sztyra w ciemny wieczór. No, nie chcę robić antyreklamy, ale mimo wszystko jednak Gareth w stosunku do Jotterspeka ma ogromną różnicę w tym, jak to się kręci, jak to się spływa, jakie ma obroty, więc wybór był oczywisty. Ale żeby było sprawiedliwe, trzeba też powiedzieć, że jest różnica w cenie. Tak, i Jotterspek jest w sumie taką naprawdę dobrą opcją budżetową fest. Mhm. Ale to jest fest. No cóż, no coś za co. Mamy to. I co, finito? Nie. Zapomniałem się o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dajcie suba. Pokrywy. Pokrywy. Dajcie suba. Okej, okay, na zakończenie dzisiejszego dnia jeszcze zobaczymy, co tutaj przygotował Bartek. Ciastek, co przygotował, jeżeli chodzi o te pokrywy. Dobra, kręcamy te, sobie tak założyliśmy na chwilę, żeby po prostu kusz nie leciał do środka. Tak jest. Kusz jest fe, a motor jest gęstnoje, więc... Gęstnoje. Unfallfrei? Ja, Unfallfrei. Sehr gut. Gut Spaß. Ja. Top Zustand. Kurwa, to już wyższy poziom się. Ale skla. Dobra. Dobra. Ostatnia rzecz przed daniem suba. Zakładamy na pokrywy. One też są na razie w samym podkładzie. Będziemy to lakierować, żeby było cacy. Czy na razie są brzydkie, ale... One są brzydkie, ale idea jest taka. Technicznie poprawione. Tak. Mamy wywalone krótce oryginalne. Mhm. Zastąpione są krótcami, czy nyplami na AN-y. Mhm. W tym miejscu wchodzą nam, proszę ja ciebie, krótce AN-owe. Wezmę zaraz drugi, wam pokażę, o co chodzi. A ci co tam szydzą i szydzą? Tak to jest. No. W każdym bądź razie, ja jestem w ogóle mega fanem tych wszystkich przewodów w opocie. Aha. A więc... Czyli poprawiłeś serię. Tak? W ogóle seria miała zupełnie inny układ, bo to było połączone z kolektorem ssącym. My oddzielamy odmę zupełnie od układu dolotowego i to będzie miała po prostu zewnętrznego kaczanka tutaj w tej okolicy. Idziemy sobie drugim przewodzikiem tam. Czekamy sobie dwa szły tutaj w parze. Co, tak samo te przewody w stalowym oplocie idą od turbiny tutaj do jednego źródła wody. I drugi idzie sobie do drugiego. To zobaczycie na koniec, tak samo przewody podciśnień, do wastegate'ów i tak dalej, nie? Czyli to jest ta zajebista rzecz, którą chciałeś pokazać na koniec dzisiejszego dnia. Dobrze. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nic. No nic. W takim razie pozdrawiamy widzów. Dzięki za dzisiejsze nagrania. Chłopaki. Żółwik, pozdrawiamy widzów. Na razie.